Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na drugą część nowości makijażowych. Pierwsza jest już na kanale i jeśli jeszcze jej nie widzieliście, to koniecznie kliknijcie w link umieszczony u góry ekranu. Tam zajęłam się przede wszystkim skórą twarzy, czyli nałożyłam bazę, podkład, korektor, puder i pojawiło się również jedno narzędzie do aplikacji korektora. Jeśli jesteście tych produktów ciekawi, to koniecznie musicie tam zajrzeć. Oczywiście wszystkie te kosmetyki mam aktualnie na sobie. Myślę, że prezentują się całkiem dobrze i naprawdę używam ich od tamtego czasu. Żaden mnie nie zawiódł. Dzisiaj skupimy się przede wszystkim na konturowaniu, brwiach, oczach, chociaż do oczu będzie tylko jeden produkt, i ustach. Jeśli jesteście ciekawi kolejnych nowości, które wpadły ostatnio do mojego kuferka, to zapraszam do oglądania dalej. Zacznę od podkreślenia brwi i mam tutaj dwa nowe kosmetyki marki Rimmel. Pierwszy jest dla mnie zupełną nowością, jeśli chodzi o formułę, ponieważ jest to podkreślający brwi puder. Nigdy wcześniej nie używałam pudru do brwi i powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa. Kolor, który mam, to 002, czyli medium brown. Opakowanie jest plastikowe i przypomina, szczerze mówiąc, bardziej eyeliner niż produkt do brwi. No ale zobaczymy. Aplikator jest dosyć niepokojący, bo szczerze mówiąc, nie wiem, jak mam sobie precyzyjnie nim wyrysować brwi. No ale zobaczymy. Okej, jedną brew mam już podkreśloną, jak widzicie, dosyć mocno. Na pewno trzeba się przyzwyczaić i wyczuć tą formułę, bo wyciągając aplikator z opakowania, ja nie jestem w stanie naprawdę ocenić, czy tego produktu jest na aplikatorze dużo czy mało, bo po raz pierwszy po prostu pracuję z taką formułą. Jeśli chodzi o precyzyjność i szybkość wykonania makijażu brwi tym produktem, to oceniam to na bardzo dobre. Jak widzicie, brew ma bardzo ładny kształt, jest ładnie wypełniona, nie ma żadnych luk, prześwitów. Jedyne, co muszę teraz zrobić, to odrobinę wyczesać taką zwykłą spiralką nadmiar produktu, ponieważ nie chcę mieć aż tak ciemnych brwi. Tak jak powiedziałam, myślę, że wystarczy przyzwyczaić się do tej formuły i będzie ok. Ok, tak ostatecznie prezentują się brwi po zastosowaniu tego pudru. Powiem Wam, że kolor tego produktu podoba mi się najbardziej ze wszystkich produktów do brwi, jakie dostałam od marki Rimmel. Jeszcze przypomnę, jest to 002 Medium Brown. Żadna pomada, żadna kredka i żaden żel nie miał tak fajnego, chłodnego, średniego brązu jak ten puder. Przechodzimy dalej i mam tutaj żel do brwi. Wcześniej już miałam okazję go stosować, ale w tych wersjach kolorowych, czyli brązowy. Teraz mam odcień 004 Clear. Postanowiłam, że jeśli już mam jeden produkt podkreślający kolor brwi, a wcześniej i tak pokazywałam Wam już te kolorowe żele, to warto będzie wypróbować żel przezroczysty. Ta sama niestety dosyć irytująca szczoteczka, co w poprzednio pokazywanych żelach Rimmela, czyli taka spiralka, która nabiera jak dla mnie zbyt dużo produktu i muszę go odkładać tutaj na tym, no nie wiem, wieczku, nie wiem jak to nazwać, po prostu na opakowaniu, zanim przejdę w ogóle do nakładania produktu na brwi. Żel jest już nałożony i powiem Wam, że ze wszystkich żeli z tej linii Brow This Way ten przezroczysty jest najmocniejszy, ponieważ okiełznał dosłownie każdy mój niesforny włosek na brwiach. Wygląda bardzo fajnie, bardzo naturalnie, także mogę go śmiało polecić. Przechodzimy do konturowania i musimy się niestety trochę streszczać, bo zaraz
zajdzie słońce. Mam tutaj bronzer, który jest już pewnie większości z Was bardzo dobrze znany. Jest to bronzer 505 marki Inglot. Idealny, chłodny, powiedziałabym jeden z jaśniejszych takich popularnych bronzerów. I nałożę go pędzelkiem Zoeva 109, który jest ostatnio moim ulubionym do aplikacji bronzera. Według mnie jest to idealny bronzer dla osób początkujących, ponieważ tak jak już powiedziałam, on nie jest na tyle ciemny, żebyście mogły zrobić sobie nim krzywdę. Więc jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z makijażem, to myślę, że to jest idealny wybór, jeśli chodzi o konturowanie twarzy. Ja sobie bronzera, jak widzicie, nie żałuję. Jest to na pewno bronzer nadający się bardziej do konturowania niż do opalania twarzy. Ja do opalania wolę troszeczkę cieplejsze. Ma bardzo dobrą konsystencję, idealnie, jak widzicie, się rozprowadza, nie tworzy plam. Można go sobie dokładać, tak naprawdę mam wrażenie, w nieskończoność. W zależności od tego, jaki efekt oczywiście chcecie uzyskać. Naprawdę, jak dla mnie, ten bronzer jest fantastyczny. No i jest to nasza polska marka w dobrej cenie, także polecam. Idziemy dalej. Mam nowy rozświetlacz nowej marki, która wchodzi właśnie do Sephory, Becca. Tak wygląda opakowanie. Jest to słynny Champagne Pop, stworzony przez bardzo znaną w Stanach youtuberkę Jacqueline Hill. Jeśli jej nie znacie, to zachęcam gorąco do odwiedzenia jej kanału, bo dziewczyna robi naprawdę przegenialne makijaże, jest mega uzdolniona, jedna naprawdę z takich większych moich inspiracji. I przechodzę do aplikacji oczywiście na szczyty kości policzkowych. Przepiękny. Jest to na pewno taki cieplejszy odcień. No, takie ciepłe złoto na skórze wygląda przepięknie i mam wrażenie, że idealnie do mnie pasuje. Ponieważ nie nałożę na oczy żadnych cieni, to umieszczę go również w wewnętrznym kąciku oczu. Oczywiście nie mogę pominąć też nosa. Od razu inaczej wygląda, co? Łuk Kupidyna. I ja odrobinę daję też na brodę i w zewnętrznych, dolnych kącikach ust. Nie pytajcie mnie dlaczego, bo nie umiem Wam tego wytłumaczyć, po prostu tak lubię. Naprawdę jest to produkt o bardzo wysokiej jakości. Niesamowicie napigmentowany, o przepięknym, ciepłym, już jak mówiłam, odcieniu, więc też mogę Wam go śmiało polecić. Przechodzimy do różu i mam tutaj rzadko stosowany przeze mnie róż w kremie. Jest to róż marki Rimmel Royal Blush w odcieniu 001. Tak się prezentuje. Również wybrałam taki cieplejszy, pomarańczowy wręcz odcień. Jeśli mnie obserwujecie, to wiecie, że ja bardzo rzadko wybieram kremowe produkty do konturowania twarzy, ale ostatnio postawiłam bardzo mocno na taki makijaż dzienny, rozświetlający. Stąd dzisiaj taki wybór. I powiem Wam, że dopiero zaczynam doceniać, stosując ten róż, kosmetyki w kremie. I jak widzicie, ten róż, jak to róż oczywiście nadaje takiego efektu świeżości na skórze, ale też daje efekt naturalności i rozświetlenia. Jest odpowiednio napigmentowany, bo nie można nim właściwie zrobić sobie krzywdy. Ja go nakładam naprawdę tak solidnie na pędzel, a mimo wszystko jestem bardzo dobrze w stanie kontrolować jego nałożenie na skórę. No coś pięknego.
czas na oczy i tak jak powiedziałam, mam tylko jeden produkt, mianowicie maskarę marki Bourjois Volume Reveal Adjustable w odcieniu 31 Black. Ta maskara ma jedną z lepszych szczoteczek, jakie miałam okazję widzieć. Jest to zwykła nylonowa szczoteczka, ale ma włoski, które są równo ścięte. Troszeczkę jest zwężona oczywiście na czubku, ale te włoski dzięki temu myślę, że są dosyć krótkie, będą bardzo ładnie, tak jak to zresztą zapowiada producent, chwytać wszystkie rzęsy i dzięki temu, że jest to nylonowa szczoteczka, to spodziewam się też nadania objętości moim lichym rzęsom. Ostatnio, jak widzicie, usunęłam rzęsy przedłużane, niestety nie na własne życzenie, ale musiałam to zrobić przed operacją. Zrezygnowałam, ale planuję wrócić na pewno na wakacje do założenia sztucznych rzęs, bo jest to mega wygoda. Jeśli chodzi o szczoteczkę tej maskary, to tak jak się spodziewałam, bardzo fajna. Ładnie rozdziela rzęsy, mimo że jest to nowy produkt i mogłaby te rzęsy sklejać i to też nie byłoby nic dziwnego, bo ja zawsze mówię, że maskara najlepiej wyczesuje rzęsy co najmniej po tygodniu stosowania, jak już trochę przyschnie. A ta naprawdę wyczesuje je bardzo ładnie, chwyta te drobne rzęski we wewnętrznym kąciku oka, ładnie rozdziela, rozczesuje, wydłuża, więc czego chcieć więcej. Mam nadzieję, że nie będzie się osypywała, bo tego najbardziej nie lubię i tak naprawdę tylko to w tym momencie mogłoby podziałać na jej niekorzyść. Myślę, że widzicie tak jak ja, że rzęsy wyglądają naprawdę bardzo dobrze i nie są rozdzielone żadną szczoteczką dodatkowo. Użyłam tylko i wyłącznie tej szczoteczki, która znajduje się w maskarze. Uważam, że naprawdę wyczesuje bardzo fajnie. Płynnie przechodzimy do ust i zaaplikuję płynną pomadkę marki Bourjois Rouge Lucky w kolorze o numerze 06. Wydaje mi się, że w tej pierwszej części właśnie ją miałam. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale będę strzelała. Te pomadki są naprawdę niesamowicie komfortowe w noszeniu, są przyjemne w aplikacji. Musicie przy nich zapomnieć o wrażeniu, jakie daje Rouge Edition Velvet, jeśli też miałyście styczność z tą linią i ją lubicie, ponieważ tutaj nie ma tego wykończenia, ta pomadka nie zastyga na ustach, ale mimo wszystko ona jest naprawdę trwała. Jest trwała, jest dobrze, jak widzicie, napigmentowana. Na ustach właściwie jej nie czuć i to jest bardzo duży dla mnie plus. Jeśli chcecie zobaczyć swatche kolorów, które posiadam, było ich chyba 6, to odsyłam do filmiku, do którego link umieszczę oczywiście u góry ekranu. Dziękuję kochani za uwagę, mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić pod nim kciuka w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście możecie to zrobić właśnie teraz, wciskając czerwony prostokącik z napisem subskrybuj, który znajduje się pod filmikiem. Natomiast jeśli chcecie obserwować, co robię, co się u mnie dzieje, kiedy przygotowuję i wrzucam nowe filmiki i tak dalej, to zachęcam do odwiedzenia wszystkich moich profili społecznościowych, Instastory, Snapchata, Instagrama, Facebooka. Linki do nich i nazwy wszystkich moich profili oczywiście znajdziecie wraz z nazwami wszystkich produktów, których dzisiaj użyłam i linkami do nich w opisie, również pod filmem, po jego rozwinięciu. Na dzisiaj to wszystko, mam nadzieję, do zobaczenia niebawem w kolejnym filmiku. Pa, pa! Mwah!